Cześć, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mon -e Dzisiaj Wam powiem, kiedy będzie dokładnie aktualizacja w tej grze, bo wiele osób na nią czeka, tak naprawdę. I tak naprawdę powiem Wam, co się w niej będzie znajdowało. No, a będą znajdować się tam fajne rzeczy i będzie to dosyć spora aktualizacja. Tak więc nie przedłużamy. Zostaw łapkę w górę, 200 łapek w górę i będzie następny odcinek z Mon -Bazou. A tymczasem zapraszam do oglądania. Pierwsza kwestia, to tak jak już zdradzałem troszeczkę tajemnic w poprzednim odcinku i brałem ten samochód, ten ze złomowiska ten różowy, to nie bez powodu, dlatego że w grze pojawią się derby. O kurwa! Tak, pojawią się derby. Co to są derby? Derby to jest coś takiego, że jest grupa pojazdów, która na siebie naciera czyli po prostu się zderzają i który pojazd tak naprawdę się wopsuje i nie będzie zdatny do jazdy albo wypadnie z jakiegoś tam powiedzmy obszaru to dyskwalifikuje się go. Wygrywa osoba która zostanie tak naprawdę samochodem bym powiedział przy życiu. Czyli osoba której samochód zostanie jako ostatni sprawny wygrywa derby. Jestem ciekaw jak to tutaj będzie wyglądało. No bo generalnie mamy taką arenkę Ucia, pojazdów chyba tak naprawdę nie ma, chyba że jakieś części będą odpadać, to wtedy. Ale to zobaczymy sobie 31 marca, bo wtedy będzie aktualizacja Konik V2. To mi się podoba. Pewnie 17-18 godzina, albo troszeczkę później. Kolejna, co się pojawi tutaj w tej aktualizacji, jest autobus. Autobus przypomina taki typowy szkolny autobus z amerykańskich filmów. I niemniej jednak tutaj ten autobus taki się właśnie pojawi. Do czego ten autobus? Nie będziemy mogli go prowadzić? To już od razu wam mówię. Komu to potrzebne. Autobus będzie do tego, żeby nas podrzucić w jakieś konkretne miejsce. Kobyłki do samochodu to chyba jest jedna z tych rzeczy, które są tak naprawdę bardzo potrzebne. Chociaż liczyłem na jakiś podnośnik, tak tutaj bym powiedział, że to tak nie do końca by mnie satysfakcjonowało. Niemniej jednak jeśli ktoś pamięta, jak wyglądała sprawa z montażem jakiejś części pod spodem pojazdu, no to troszeczkę to jednak było takie tragiczne. Te kobyłeczki, które tutaj widzicie, te czerwone pod samochodem, mają nam to trochę ułatwić. Między innymi dlatego, że możemy sobie na przykład podnieść przód i go w taki sposób utrzymać, żeby nam lepiej można było na tej leżance tam pod spodem wjechać. Kolejną sprawą jest to, co teraz widzicie, to jest to, że podjeżdża do nas tak naprawdę nasz przyjaciel słucha muzyki, która jest tutaj wyciszona, możemy z nim jechać, on nas podwozi w sumie. Jak widać palimy sobie odprężające roślinki tutaj w samochodzie i jest ten efekt takiego dymu. No i generalnie ten facet może nas po prostu podrzucić, tak jak to było w przypadku na przykład z MS Ameryka z tym zielonym gościem z tego, z tego zielonego samochodu przypominającego kwiata. 126P, ale to nie był świat 126P. Następne dystanse. Dystanse, które tak naprawdę mogą nam poszerzyć. Znaczy poszerzyć koła to nie. Mogą nam zrobić odstęp między tarczą a kołem, przez co nasze koła mogą wystawać bardziej poza obrys naszego pojazdu. Tak jak tutaj widzicie różne rodzaje dystansów, różne długości dystansów. Co za tym idzie? Na przykład możemy sobie mocno wydłużyć ośkę. Nie ja wiem, strzelam, że to jest jakieś z 7 cm, może z 10 na tym dystansie, który jest założony na tym teraz na, na, tej, na tej piaście. Natomiast widzimy tutaj też takie małe. Pewnie będzie miało to przełożenie na prowadzenie pojazdu, ale to sobie o tym zobaczymy później. Już w tej aktualizacji, jak ona wyjdzie. Tak więc przejdźmy szybko do następnej do następnej informacji, bo wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza i najciekawsza informacja odnośnie tego, co się pojawi. Mianowicie, będzie specjalna przyczepka, którą będziemy mogli holować pojazdy. Czyli na przykład wasz gruz BMW utknie gdzieś, bo skończy mu się paliwo. Wtedy szybko lecicie po pick zakładacie taką czczepkę do haka, bo to będzie na zasadzie takie podczepienia do haka i lecicie po swój gruzik tak naprawdę. I na przykład lecicie nie na tor, no bo na przykład nie nadaje się do jazdy po takim szutrowym, bo was za bardzo rzuca. Wydaje mi się, że to jest najbardziej wyczekiwane, co można wyczekiwać w tej grze. Zaraz oczywiście po tych kobyłkach on, do podnoszenia pojazdu. Dobrze robią... Dobrze, wszystko jest w porządku. Nowe felgi będziemy mieli, co za tym idzie możemy tutaj zobaczyć takie felgi w kwiatuszki. Czyli podejrzewam, że rodzaj felg będzie naprawdę trochę więcej niż do tej pory. Chociaż tam z tyłu w sklepie jeszcze może tej zmiany tak nie do końca, nie do końca tą zmianę widać. Magnetyczna podstawka to jest chyba coś na co bym też w sumie oczekiwał, bo po tym całym demontażu, montażu i tak dalej, tej śruby gdzieś po wymianie chociażby śrub, troszeczkę uciążliwe było to, że po prostu pojedynczo trzeba było każdą śrubę gdzieś tam powiedzmy odnosić. Tutaj za pomocą tej tacki magnetycznej możemy złapać sobie dużą liczbę śrub, którą możemy na przykład odstawić w ciągu 5 sekund na stolik i nie musimy poświęcać temu pół godziny, żeby wszystko to pozbierać. No i doszliśmy do etapu wieś tuningu typowego, takiego z jakiejś tam wioski pod Warszawą, czyli rzęscy No zobacz co kurwa narobiliście! Osobiście mi się to nie podoba i to bardziej tak stylizuje na taki damski samochód. Po prostu jakoś, nie wiem, odrzucam mnie to. A co wy o tym sądzicie? Będziecie zakładać rzęsy? Nie! Zestaw małego wrapera. Czyli folię do przyciemniania i zmieniania koloru szyb. No, idziemy tutaj taką łopateczkę. Ta opateczka pewnie będzie służyć jako narzędzie do nakładania folii. Tą opateczką w zasadzie wypycha się tak pęcherzyki powietrza spod folii, żeby ona ładnie przylegała. I widzimy, że mamy tutaj trochę kolorów, od czarnego do takiego szarego. Możemy tutaj sobie tak jakby może przyciemnić. Czary może tak delikatnie, czarny bardziej. I mamy tutaj też kolory, którymi możemy sobie zmienić kolor szyb w naszym pojeździe. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja, spoko opcja tuningowa. Jeśli mamy czerwony samochód, to przyciemni tylne czerwone szyby i gra gitara. Trochę mniej użyteczne, jeśli chodzi o to, natomiast e, nasz kładzik otrzyma specjalne takie koszyczki, w których możemy sobie na przykład wozić kanister, możemy sobie wozić te rurki do podłączania drzew, możemy sobie ten sekatorek wozić i piłę do drzew. Wszystko w jednym miejscu, tylko brakuje mi jeszcze czegoś takiego, a przyczepka. przyczepka, przecież przyczepką można transportować to całe drewno i tak dalej. Mam nadzieję, że zostanie już poprawiona, bo takiej informacji to w sumie nie mam. Garaż na że wyścigowym został troszeczkę odświeżony, natomiast tutaj widzicie, że trochę wygląda jakbyśmy tutaj mogli spać, bo mamy łóżeczko. Mamy kran tutaj, tam, więc pewnie woda jakaś będzie. Możemy się przebierać bez szafka. Mamy telefon. Mamy komputer, więc możemy tutaj zapisywać sobie. Rozgrywkę, i wydaje mi się, że mamy coś na zasadzie bramy garażowej. Bo zobaczcie, na ten przycisk czerwony, on tutaj wygląda jak ten z garażu. Więc wydaje mi się, że nawet na tym torze można tutaj zamieszkać, jeśli zrobimy sobie odpowiednią ilość żarcia i syropu. No i co uważasz? Ponadto, jeszcze tutaj widzę, że możemy tunigować sobie eku i powiedzmy tą mapę silnika będziemy mogli sobie tutaj tuningować i będziemy mieli ten schowek taki po prawej stronie tam gdzie jest miejsce pasażera tam będzie taki schoweczek w sumie działający funkcjonalny a shifter od kierownic będzie miał wsparcie więc wydaje mi się że kierownicy już będą działały o niebo lepiej niż poprzednio Automatyczne sprzęgło może, może będzie, będzie, mogło zostać wyłączone, w sensie, że będziemy mogli używać sprzęgła, jeśli ktoś ma przyrządy od kierownicy, nie będę mówił power bo jeszcze tutaj balicja może wlecieć. Będziemy mogli miksować sobie kolory, jeśli chodzi o te spray i tak dalej, więc jakieś tam eksperymenty z kolorami będzie można tworzyć, więc te samochody będzie można malować w taki dość abstrakcyjny, można powiedzieć, sposób. Możliwość malowania niektórych części, jak e, zaciski, czy po prostu dyferencjał. Zaciski wydaje mi się, że to jest spoko. Kupimy sobie takie typowo e, zaciski ze stacji benzynowej, pomalujemy na czerwono i zobaczcie jakie ja mam zaciski. Tak to robi większość właścicieli BMW. Boże, e, ty chuju. E, co ważne, Gilles, czyli ten człowiek, który znajduje nam różne rzeczy, może nam teraz znajdować te rzeczy, jeśli nie mamy żadnego punktu przyjaźni z nim. I myślę, że to jest Nowe kolory koszulek, w które możemy się przebrać. Dobra, automatyczne przewracanie pojazdu dodane do bagi oraz do kłada I po prostu one nie mogą jakby utchnąć w jakiejś takiej pozycji, chyba, do góry kołami. O. Polepszą się drzewa, oczywiście. Zostaną usunięte drzewa 2D, zostaną zastąpione nimi drzewa 3D. Co wydaje mi się, że troszeczkę rozmaicie tutaj jednak te całe spojrzenie na tę całą mapę, i wydaje mi się, że no troszeczkę tutaj będzie można się porozbijać o te drzewa. Oczywiście nie wiem, czy o te 2D się można było rozbijać, ale o te 3D na pewno będzie można się rozbijać. No i ostatnia taka sprawa Gilles teraz może znaleźć unikalne części, czyli na przykład części bagi. Ale części bagi macie na mapie interaktywnej na GameSpanu oraz Tak więc tam polecam. Eee, skrzynie biegów. Spoiler, ten wygrany. I tak dalej. Czyli po prostu jakieś takie typowe przedmioty unikalne przedmioty, bym powiedział. Chociaż z tym bagi parcem to tak troszeczkę. średnio bym powiedział, żeby to tak tutaj. Dodawać do gillesa, no bo tak naprawdę wydaje mi się, że te bagi, no to powinno być w tak w jednym miejscu, że nikt nie powinien tego znajdować. Że w sumie, no pewnie to będzie na tej zasadzie, że idziemy do Gillesa, on nam teleportuje te części. Tak właśnie nie powinno być, o tym mówię. To jednego jakby na przykład nam zaznaczą na mapie jakiś tam, powiedzmy, obszar, w którym możemy szukać. O, to by było spoko. Na to by mi się tutaj pisał. No i cała masa poprawionych błędów, które gdzieś tam mogły występować u niektórych. E, ja nie zauważyłem żadnych, tak więc to na tyle. Tyle, aż rzeczy będzie w aktualizacji, która będzie 31 marca. Ja Wam przypominam 200 łapek w górę wlatuje następny odcinek i mam nadzieję, że do zobaczenia w jakimś następnym, że się pojawi. Tak więc zapraszam Was na Instagrama, Discorda, TikToka, wszystko nie masz w opisie. zostaw jakiś komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jesteś nowy, tak? Lećmy dalej z, z tymi tematami. Na razie!